Zbigniew Herbert, potwór pana Cogito. Szczęśliwy święty Jerzy. Z rycerskiego siodła mógł dokładnie ocenić siłę i ruchy smoka. Pierwsza zasada strategii. Trafna ocena wroga. Pan Cogito jest w gorszym położeniu. Siedzi w niskim siodle doliny, zasnutej gęstą mgłą. Przez mgłę nie sposób dostrzec oczu pałających, łakomych pazurów, paszczy. Przez mgłę widać tylko migotanie nicości. Potwór pana Cogito pozbawiony jest wymiarów. Trudno go opisać, wymyka się definicją. Jest jak ogromna depresja, rozciągnięta nad krajem. Nie da się przebić piórem, argumentem, włócznią. Gdyby nie duszny ciężar i śmierć, którą zsyła, można by sądzić, że jest majakiem. Chorobą wyobraźni. Ale on jest. Jest na pewno. Jak czad wypełnia szczelnie domy, świątynie, bazary. Zatruwa studnie. Niszczy budowlę umysłu. Pokrywa pleśnią chleb. Dowodem istnienia potwora są jego ofiary. Jest dowód nie wprost. Ale wystarczający. Rozsądni mówią, że można współżyć z potworem. Należy tylko unikać gwałtownych ruchów, gwałtownej mowy. W przypadku zagrożenia przyjąć formę kamienia albo liścia. Słuchać mądrej natury, która zaleca mimetyzm. Oddychać płytko, udawać, że nas nie ma. Pan Cogito jednak nie lubi życia na niby. Chciałby walczyć z potworem na ubitej ziemi. Wychodzi tedy o świcie na senne przedmieście, przezornie zaopatrzony w długi, ostry przedmiot. Nawołuje potwora po pustych ulicach. Obraża potwora. Prowokuje potwora. Jak zuchwały harcownik armii, której nie ma. Woła: wyjdź, podły tchórzu. Przez mgłę widać tylko ogromny pysk nicości. Pan Cogito chce stanąć do nierównej walki. Powinno to nastąpić możliwie szybko, zanim nadejdzie powalenie bezwładem, zwyczajna śmierć bez glorii, uduszenie bezkształtem.